debata jedna z ostatnich, która odbywa się w ramach tegorocznego forum ekonomicznego, dotyczyła globalizacji. Sformułowana teza to agonia globalizacji. Generalnie paneliści zgodzili się co do tego, że o agonii zdecydowanie, mówienie o agonii jest zdecydowanie przedwczesne, że raczej to, co obserwujemy, jest pewnym rodzajem cyklu koniunkturalnego, pewnego akurat w tym momencie spadku poziomu relacji międzynarodowych. Pojawiło się bardzo wiele interesujących wątków. Duża część dyskusji koncentrowała się wokół Chin, które w dzisiejszym czasie, mimo że jeśli chodzi o wskaźniki globalizacji, znajdują się na stosunkowo niskim poziomie i też na odległych pozycjach w skali świata, jednak w dużym stopniu decydują o tym, jaki jest poziom globalizacji i to, co dzieje się w obszarze łańcuchów dostaw, wymiany międzynarodowej. Też spory fragment poświęcony został obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie, która również jest istotnym czynnikiem, który zdecydowanie działa w kierunku deglobalizacji, ograniczając możliwość wymiany, nieskrępowanej wymiany międzynarodowej.